Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Potion Craft. Jak mówiłem wcześniej, nagram ten odcinek zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, czy właśnie poprzednich odcinków z Immortal Phoenix Rising, gdyż tam, no, powiedzmy, że troszeczkę się wciągnąłem w robienie eliksirów na tyle, że wyeksplorowałem sobie mapę w dość dużym stanie. Oczywiście część mapy, którą już sobie odkryłem i troszeczkę ulepszyłem postać, ale o tym więcej w kolejnym odcinku z Immortala. A póki co jesteśmy po Shunkrafcie, tak więc obsłużmy ziomków. Zaczepił mnie pewien bandyta i chciał mnie obrabować, ale trafił pod zły adres. Stłukał go na kwaśne jabłko, także szybko tego nie zapomni. Potem jednak, gdy już dotarłem do miasta, poślizgnąłem się i uszkodziłem kolano. Masz może coś, by mnie wyleczyć? No, powiedzmy, że wierzę w tę historię, bierpan. Potrzebuję czegoś, by moja skóra była mocna jak metal. Murchrimtura dla pani. Potargujmy się. Okej. Okay. Fuck me. A pod spacją się da? Da. Idzie mi nawet lepiej niż myszką. Musiałem się odezwać, co nie? No, musiałem otworzyć japę. A na spacji jest nawet lepiej, bo nie ma takiego delayu jak z myszką. No Chryste, panie! Dobra. Okej, pierwsze targowanie spieprzone. Dobra, to już było. Tutaj... Ile mam grzybów? 21. Okej, no już 17. Trzymaj pan. Nie o to mi chodziło, ale niech będzie. Witaj! Pohandlujemy? Grzybów? Nigdy za wiele! Czym się zajmujesz, gdy nie zbierasz grzybów? Odpoczynkiem! Siedzę w leśnej chatce, piję grzybową herbatę i piszę pamiętnik! Czasem spaceruję i karmię wiewiórki. No, ciekawe ma chłop zajęcia. O, co my tu mamy? Suknia upiora. What the hell? Wygląda trochę jak duch, a trochę jak spódnica. To wygląda jak dzwon! Ciekawy kształt. Wodogrzybnia. Mokra i przyjemna w dotyku. No, weźmy. No, grzyby te sobie wezmę. Wiedźmo grzybów potrzebuję musowo. Cieniopieprznik. Ile mam cieniopieprzników? Mam 7. A to weźmy tak... Z 13 do 20. A to też możemy wziąć. Oj, dobra, będę musiał z czegoś. No to nie. Do tego weźmy tak ze 2 sztuki. Mułogrzyb. Mam 2 sztuki, to bierzemy całe. Siodło driad mam ile? 20, okej. Okay. 21 tych. No ale tak 9 możemy wziąć. No dobra. A to jest co? Moczarogrzyb, a tego mam 37. No niech będzie, w takim razie to co jest? Targujta się. Bang bang bagarang, to mi się podoba. Dobra, pogadane. Witaj, bydło w naszej wiosce jest chore. Jeden sąsiad stracił już kozę, a inny owce. Teraz moja krowa zachorowała. Masz coś, co uleczy moje kochane zwierzę? Szal mi krowy, a farma potrzebuje mleka. Zapłacę dodatkowo, jeśli miksera będzie miała ten konkretny składnik, goblinogrzyb. Zapłacę dodatkowo więcej, jeśli miksera będzie uważana z 3 rodzajów składników. Proste. Okej, okay, ale rodzajów w sensie, że grzyb, kwiat, korzeń, czy że z 3 losowy, że po prostu z 3 różnych roślin? No to chyba po prostu chodzi o miksturę leczącą, co nie? No dobra, no to co? Jeden goblinogrzyb. Nawet tak go maksymalnie roztegujemy. Coś...
A w sumie czemu nie? To i tak nie idzie na zapis, tylko na zlecenie, powiedzmy. To nie. No. No dobra, niech będzie. Okej, okay, podgrzewamy. Dobry, mam co? Grzyb, grzyb i liści. Mam dwa grzyby i jeden kwiat. Tak mi się wydaje. To jeszcze poprawić. I zobaczmy, czy to spełni jej wymagania. Pięknie. O, 112 już kosztuje mikser leczenia. Z takimi spełnionymi wymogami. Czy będę jakichś droższych mikstur? Nie ma takich wymogów. Na wysokie, strome urwisko. Niezbyt skomplikowane. Jeśli wydanie 3 rodzaje składników, zapłacę dodatkowo. Okej. Okay. Wysokie, strome urwisko. Czyli na przykład mikstura szybka. Kości? Nie, z szybkości nie. Zręczności byłaby okej, okay, ale co jeśli? Bo skoro tu jest szybkość, to czy troszeczkę wyżej nie byłoby może jakieś latanie? Bo tu jest też taka ikonka, wiecie, no jak sandały Hermesa, nie? Sandały czy tam buty ze skrzydełkami. To może wyżej będzie latanie? Kto wie? Jestem aż skorny to sprawdzić. Według żywiołu. Okej. Okay. No, kryształu bym nie chciał zużywać. Tego w sumie też nie, bo tego mam mało. Tego mam tylko jedną, dwie sztuki, znaczy się. O. Pietrokwiat, grzmotopest. Cienie pieprzyk taki sobie trochę. Chociaż w sumie nie, co ja gadam, przecież to jest... to nie jest sen do zapisu, to jest na razie testówka. W sumie mogę tu wrzucić co chcę. Kurde, ale to jest zajebiste. Rzucacie tego kilka i juhu! O, i tutaj bym teraz musiał użyć kryształu. Ach, ten słodki odgłos chrupiącego kryształu. Dobra, podgrzejmy. Lecimy. Jezu, trzykrotnie blisko zniszczenia sobie mikstury. Dobra, teraz wiatrokwiat. Gdzie mnie to teraz doprowadzi? O, jest jakiś aspekt. Albo nie. Nie ma co. Siarkopłastyk nie bardzo. No, na pewno będę kryształ na coś takiego wykorzystywał. Jeszcze nie zgłupiałem. Dobra, według rodzaju. Nie, według rodzaju. Według ilości. To jest najlepsze możliwe kryterium. Okej. Okay. Dobra, nie będzie ognia dzwonek. No, nie chciałem tego wciągnąć. Tu, pyk. Do końca. I kolejny ognia dzwonek. I pięknie. Proszę bardzo, miksturka lewitacji. Ukończmy ją zatem. Zobaczmy, czy to ci spasuje. Bardzo. Nice, nawet udał się nie zepsuć i za prawie tysiaka. Nowy rekord. Trzymaj. Za prawie tysiaka mu to sprzedałem. Takie ceny to ja mogę mieć codziennie. Dobra. Śpimy. Tak. Przyspieszamy. W ogrodzie. Trochę korzeni, trochę kwiatów. I nawet trochę grzybów. Przydałoby się też topchnąć powoli do przodu. No, mam już lewitację. No to teraz tego znaleźć to. I to. I będę mógł to już w sumie powoli robić. Sól pustki. No, ale z tym będzie zabawy.
Dobra. O, zioło alchemik, proszę. O, jest upgrade na maszynę. No nie gadaj, serio? Ja pierdzielę, poważnie? No co za bullshit? Dobra, mogę mu coś sprzedać? Dobra, nie, to widzę. Szczęściak jest wart tyle samo. No i Gredo nie chce mu sprzedawać. Ale coś, czego mam dużo? O, goblinogrzyb. To... A nie, to nie jest najdroższe, to czekaj. Według ceny. Dobra, ominę kryształy. O, wodogrzybnie, dam mu 3. Tego mogę dać 3. O, dobra. I już mamy to minimum, które jest mi potrzebne. Ale tu muszę się naprawdę teraz postarać. Pięknie. 5 sztuk złota. Niewiara. O, dobra, trzymaj stary, go. 5 sztuk złota, ale bieda. 6 punktów. To jeszcze 4. Całe moje drewno jest wilgotne, nie wiem czy mnie rozpalę w piecu. Panie, bier pan. Czekaj, ile czego mam teraz? 24. A tutaj było... dzwonki. Według ilości. Bier pan to. Trzymaj pan. No, teraz się trzeba będzie targować o wszystko. Żeby się szybciutko odkuć. What? Co niby ma pomóc za pochrost włosów? Halko. W sensie, no, gdybym nie miał czegoś takiego, to gość by raczej do mnie z tym nie przychodził, nie? Nie, no, szybki wzrost mi tylko do głowy przychodzi, no ale... Nie wiem, czy to będzie pasowało. No proszę, a jednak. No, myślałem, że to będzie głównie tylko do roślin, no tu proszę. Nawet na porost włosów się nada. Jesus. No kurde! Że ja i to wyślubowanie. Okej, zręczność. No to jest na 3 składniki. To zróbmy na życzenie z 2. Chyba będę nawet w stanie. Tak mi się wydaje. Brawo ja. Nie to chciałem kompletnie zrobić. Nic, to będę jeden po prostu będę jeden powój w plecy. O, chociaż kto wie, może nawet rzucenie tego powoju nie będzie aż tak brzemienne w skutkach. Dobra, lecimy. O, proszę, idealnie. Pyk. Ukończ, wróć. Sprzedaj. 460. Ja i moje świerzbiące paluszki. Za wcześnie. Dobra, udało się naprawić. To mi się podoba. Witaj
Miło cię widzieć. Jak zwykle przybywam z ziołami i kwiatami. Proszę, wybierz sobie coś. No proszę, senny burak. No, mam tysiaka. Żaroziele, coś nowego. Ten wodorost po prawdzie jest rzadki, ale nie trudno go znaleźć. Lekko połyskuje, nawet pod wodą, a ciecz dookoła niego jest znacznie cieplejsza. No weźmy w sumie wszystko, co ma. To jest co? Druidzki rozmaryn. Oprócz przyjemnej woni, znaną cechą tego składnika są jego lecznicze właściwości. Nie mam w ogóle tego składnika, więc chęcią sobie go wezmę. Okej. A lawa korzeń? Mam 13. No, na cały stack mnie nie stać. To weźmy tak do 20. Czyli 7 sztuk. O, a grzmotopesta bym sobie wziął całego. No i dobra, potargujmy się na czwartym poziomie. No i pięknie, udało się ładnie obniżyć, dziękować. Pogadane. Kupię czarka. Dalej nie mam tego składnika. A jako, że on chce miksturkę lodu... Zobaczmy, ile mam tych wodokwiatów. Mam 25. Powojów mam... 15. No to zrobimy z wodokwiatów. Idiota. Było sprawdzić najpierw, czy się mam. Cokolwiek. No jak? No było na żółtym przecież. Gro, weź mnie nie oszukuj. Teraz to już nie było co próbować, nie? Było brać co jest. Miksury regenerujące. Kurde, mi się nawet nie chcesz powoli dubbingować tych postaci, nie? Mana. Trzymaj pan. W sensie, bo nie ma nikogo aż tak ciekawego, nie? Au. Podwójny au. No kurde! No bo mnie coś trapi zaraz. Jak już byłem minimalnie na plusie, to zeszłem idealnie na minus. Dobra, dla mnie aż nie byłem zbytnio stratny. Okej, siła i szybkość. No, jest szybkość, jest siła. Myślę, że dałoby się to skombić. Zobaczmy. Sandały Hermesa. Kontynuuję od tego miejsca. Lecimy totalnie do środeczka. I teraz składniki. Muło grzyba poproszę. Okej. Tylko to na razie na bok, bo jeszcze potrzebuję... może nie siodło triad. Terraria zwykła wystarczy. Raz, dwa. Oj, chyba bym to zepsuł. Wyrównajmy to w taki sposób. Proszę. Dobrowoc nie bardzo. No to jest trochę overkill. No i druga terraria. Będzie w porządku. No, trójki nie chcemy, wystarczy nam dwójka. Proszę bardzo, ukończ miksturę. I 300, prawie 350. To się mi bardzo podoba. Dwa razy, już na prawie końcu. Trzy razy. Cztery, o kurwa! Ja pierdziele! Ludzie! Dobra. Wybroniłem się na tyle, ile mogłem. Chryste, no to już zachodzi o kpinę. 3,
Trzymaj. No! Kliknąłem raz, zaliczyło dwa razy XD. Było na żółtym. Dobra. Finalnie udało się zrobić. Okej, okay, chcę światło. Tutaj. Moc Heliosa ci pomoże. Kurde, dalej nie wymyśliłem opisu do tych mikstur. Kurde, nie mam kiedy do nich siąść, no. O, i pięknie. Słyszano o tobie w innych miasteczkach. Taka różnica. Wiecie co? Zajmijmy się już powoli tym, no. Chociaż, żeby to zrobić. Szybkość i niewidzialność. O, może szybkość będzie troszeczkę też... Znaczy szybkość? Może od szybkości ta niewidzialność pójdzie, nie wiem, trochę w górę? Może jak była lewitacja, to nie wiem, będzie po lewej albo po prawej? Może nad piorunem? Nie, no nie wiem, kurde. Nie wiem. Mi to tylko teraz przyjdzie wytestować, no ale nie wiem, czy ufać takiemu swojemu przeczuciu. Kontynuuję od tego miejsca. Ja bym strzał, że jest albo tutaj, albo tutaj. I w sumie taktyczny zapis. Nadpisz. Okej. Okay. Jeśli nie będzie po tej stronie to, co chcę, to po prostu sobie wczytam zapis i po tej bądź po tej, ale zacznę od tej. I będziemy się tym zajmowali w późniejszym okresie. Okej. Okay. No, tak średnio. No, nie takie złe w sumie. Pozwól mi tak fajnie wyrównać. Dobra. I teraz w górę bym poprosił. No, klasykiem po prostu, nie? Czyli wiatrokwiatem tam polecę. Tutaj leciutko poprawić wiedźmą grzybem. Opsiup. I znowu wiatrokwiat. Dobra. No, jest jakiś aspekt. Zobaczmy, czy to jest ten, który mnie interesuje. Kurde, cię miał pieprznik, ale w drugą stronę. Byłby tak perfekcyjny teraz. No, w sumie, czemu nie? Zrobimy to w sumie w całości. Okej. Dobra, to już nie pójdę, ale mogę sobie tak to fajnie skorygować. I perfekcyjnie sobie to zepsuć. Brawo ja. Ajajaj. Co żeś ty, Matole, narobił? Dobra. Czyli już teraz wczytujemy. Czytaj, tak. Ajajaj. To tak dobrze się zapowiadało. O, nie ten. Nie ten składnik. Ten składnik. A się tak dobrze zapowiadało, no. Dobra, ale bynajmniej już wiem, że szedłem, że miałem nosa co do aspektu. Pytanie tylko, czy do tego aspektu, który mnie interesuje. Dobra, szybkie poprawki. Coś po kancie. No, pewnie nie będę tego chwasta wykorzystywał. No, no, w sumie krwistocier nie może być. To jeszcze sprawdzić, czy to by... A, już bym się wkręcił w to. Okej. Okay. No i cierni wystarczy. W dół. Ok.
Okej, chyba będzie na równi. Tam potrzebowałem trzeciego poziomu, co nie? Tak, więc jeśli to jest niewidzialność, to zróbmy od razu na trzeci poziom. I chyba powinno się udać. Bang, bang, bagarang. Yeah! Jest niewidzialność. Zajebiście. Dobra, pozbieramy sobie expo przy okazji, jak już tu jestem. No, nie buraczkiem. Pytanie, czy ja w ogóle będę w stanie czymkolwiek to zebrać. Co mogę wrzucić? Tego? No, tego nie. Tego nawet, że tak. Okej, okay, teraz rozcieńczamy. Lodowoc. Dobra. Jestem jeszcze ciekaw, dokąd mnie zaprowadzi ten wir. Tylko, że żeby to sprawdzić, to muszę najpierw tam dojść. Okej. No dobra, jak już tak odkrywamy, to lećmy sobie po kolei. Ten wir zaprowadzi mnie gdzie? Niedaleko. Cusik w lewo. To klasyka, nie? Wodokwiat. Dobra. Gdzie mnie ty zaprowadzisz? Kurde, tak cicho liczyłem, że przez ścianę mnie to przeprowadzi, nie? W sensie, no, hobbitu, że mnie to doprowadzi, no ale... Niestety... Nie tym razem. No dobra, jeszcze jeden cieniopieprznik w takim razie i lawokorzeń. Spróbujmy w taki sposób. Okej, okay, sięgnę. No, niestety nie sięgłem. No, mułogrzeba nie będę wykorzystywał, bo to za cenny składnik jak na razie. No, ale terraria wystarczy. I to zaprowadzi mnie. Troszeczkę bliżej. Spoko. No dobra, ukończę recepturę. To absolutnie nie była receptura, którą bym chciał zapisywać. No, nie w takiej formie bynajmniej. Okej, okay, i to idzie w to miejsce. Pyk. Ha, siła, kamienna skóra i spowolnienie. Dobra, muszę się upewnić, czy na pewno już przyjąłem wszystkich, no ale przyjąłem. Dobra, to zacznijmy, myślę... O, co to jest? 9 poziom popularności. Zacznijmy oczywiście od siły. Kontynuuję od tego miejsca. No, możemy, myślę, skorzystać z tego, żeby jak najmniej kryształów wykorzystywać, nie? No, fakt faktem. To, że je mam, nie znaczy, że muszę je wykorzystać za każdym razem. Plus, no, taki kryształ, czyli właśnie ziemisty pirit, mam tylko jeden. A co za tym idzie, no troszeczkę by mnie zabolało, gdybym go utracił. No a sobie wykorzystałem, bo to jest na razie tylko jedna razówka. Potem będę ewentualnie myślał, żeby tego nie zapisywać. Dobra, co ja tam potrzebowałem dokładniej? Legendarne receptury. Potrzebuję 2 bica, 2 siły i raz spowolnienie. 2 bica, 2 skóry i 2 spowolnienia. Dobrze. No, dwójeczka. Pięknie. I proszę, jak raz się przyda złotociern. Do tej pory go niewiele razy wykorzystałem.
chociaż jeszcze zimno liście najpierw wykorzystajmy. Złoto cierni tu jest. A nawet go tak wykorzystajmy do cna, żeby to zebrać wszystko. No to już tak średnio. A, czy mam jakiś kryształ, który by szedł? No mam w sumie. No i nawet, że spełnia wymagania. Nie, ale jest coś w tym rozbijaniu kryształów, taki słodki dźwięk dla ucha. No i dobra. A właśnie, jeszcze przyspieszyć. Pyk. Raz, dwa, trzy. I super. Ukończ miksturę. I to... To idzie do tej największej, póki co. Jeszcze to muszę znaleźć. Ale jak tak idziemy w kierunku śmierci, no to może to pójdzie gdzieś tu? Tak śmierć? Śmierć, a ziemia? Ale bardziej bym śmierć celował. Dobra, wybuch i eksplozja. No to będzie łatwe. Znaczy, eksplozja i światło. No to będzie łatwe do połączenia. Ale muszą być oba na pojedynczych tych. Czy pojedynczych, w sensie musi być na drugim poziomie jedno i drugie, więc nie mogę sobie zacząć od tego miejsca, ani to bardziej od tego, ale mogę fajnie wykorzystać wiry, aby się kolejno do tego poprzenosić. Dobra, mam trochę tych grzybów, no ale czy ja chcę je tak wykorzystywać? Dobre pytanie. No ale nie mam nic innego, sobie tak szło fajnie po skosie, no. Dobra, jeden... Nie, gdzie mi... Co mnie te grzyby łapiesz? Drugi... Trzeci... Dobra, i na razie grzyby sobie odpuszczamy. A do końca, do końca. Cyk. Okej, to powinno zahaczyć już o wir. Na razie tu przyspieszamy. Nie tak, tylko tak. Dobra, od razu dzwonek. Pyk. Cyk. I lecimy dalej. O, nawet, że goblinogrzyba możemy wykorzystać. Jeden, drugi. Już grzejemy. Pięknie. Jak to pójdzie? Bardziej w taki sposób. No to trochę overkill. O, nawet idzie ładnie tak po skosie. Jeden i drugi level. Pyk. Ukończ. To szło tutaj? Tak jest. Ogień, eksplozja, lód, błyskawice i trucizna. No, od błyskawic byłoby najlepiej zacząć. Tylko chyba od tego będzie najlepiej. To zużywam nieskładników. Brawo ja. No, będę miał na przyszłość bynajmniej. Dobra. Eksplozja. Nie, no jestem... Nie, chyba najlepiej to będzie mi od zera to chyba wszystko robić, a nie tak latać i skakać. Jeszcze sprawdźmy, dokąd ten wir mnie zaprowadzi. O, proszę, nawet bardzo fajne miejsce. Kurde, pokaż mi ten kryształ, to był ten? Tak. No kurde, nawet fajnie idzie. No, zmiażdżmy go tak całkowicie. Na pewno nie to. Drugiego też nie wykorzystujemy, bo po co? Kurde, 11 wodokwiatów mam. Trzeba uważać. To też nie.
lawokorzeń. Nawet, że pasuje. Okej, eksplozja poziom pierwszy, czyli wystarczy, że tylko lekko to liznę i będzie okej. No, pyk. Dobrze. Level pierwszy. Mamy. Dalej. Ogień. Lód i trucizna. No nie, no myślę, że do ognia to lepiej się tak wycofać w miarę. Oro to. I spróbuję to wykorzystać ten nowy składnik. Czyli żaroziele. Wow, kurde, jedno takie ziele to chyba jak dwa albo trzy ogniodzwonki. Czemu ja chcę to rozcieńczać łyżką? Dobre pytanie. Okej, okay, jedno żaroziele. No, może nie. Dwa to przegięcie. Ognia dzwonka wykorzystajmy w takim razie. O, dobrowoc przy okazji. Dwa od razu wrzucimy. To myślę, że wystarczy. Podgrzewamy, że poszło szybciej. Pierwszy poziom. Pierwszy poziom. I jeszcze lód jest mi potrzebny. To oczywiście trzeba do zera to kompletnie zrobić. Ale myślę, że możemy teraz wykorzystać na przykład zimno liścia. Cyk. I na dokładkę... No może nie wodogrzybnie, to lekkie przegięcie. To jest jeszcze większym przegięciem. Co by tu mogło... O, no na przykład lodowoc. Cyk. Level 1. Czy wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. Tyk. Nawet, że spoko mikstura, mógłbym sobie to na quick casta zrobić. Kurde... A wiecie co? Zrobię to na szybkie ważenie. Czemu nie? Może się jeszcze przyda. O, i proszę, 4 i powinien też powiedzieć za 5. Dokładnie. To jest który? 4 i 5 rozdział. Jeszcze mikstura szału mi została. Dobra, to jest to. I to było tutaj. I jeszcze to mi zostało. No to co? Czas się wybrać na południe tej mapy, aby odnaleźć ten aspekt. Jestem szczerze zdeterminowany, aby się... Może nie tyle wybrać na to południe, ale żeby właśnie zrobić te sól pustki bynajmniej w tym odcinku. Dobra. Teraz może żarozielem. Tak bardziej w tym kierunku. A, wykorzystam te gobliny grzyby, mam ich strasznie dużo. Dobra. Podgrzewamy. Przyspieszamy. O, dobra, to było ryzykowne. Dobra, tu widzimy, dokąd mi to zaprowadzi, ale ja chcę to tylko wykorzystać do lekkiego przesunięcia tej mikstury. Dobrze. 7 punktów. Jeszcze tylko 3 i będzie targowanie się na najwyższym levelu. A wtedy dopiero będzie próg na zepsucie sobie czegokolwiek wysoki. Oj, bardzo wysoki. Coś, co tak fajnie by poszło tylko w dół. O, dziwnogrzyb, proszę bardzo. Dotąd. O kurde. Nie taki zły nawet ten przelot.
Może nawet siadłbym dryad, by się dał po prostu przez te kości przejść? Nie, nie ma szans. Przez to cienkiem mogę przejść. Gdzie jest ten grzyb? Tutaj. Smrodowik. Okej. No, też było ryzykowne, ale udało się z tego wykaraskać. Okej. Teraz pytanie. Co dalej? Nie no, dopóki nie zobaczę bynajmniej gdzieś... A, czekaj, jest tutaj aspekt. Powoli odkrywany. Jezus Maria, co ja robię? Uff, dobra, nie popsułem. Ale byłem naprawdę blisko, aby to zrobić. Dobra, bo kurde, wykorzystałbym kryształ, ale nie mam bladego pojęcia, gdzie konkretnie ten aspekt się znajduje. A to mnie w nieciekawym położeniu trochę stawia. Dobra, jeszcze jeden smrodowik. Dobra, jolo. Ryzyk fizyk. Wykorzystam ziemisty piryt. Okej, to było wyjątkowo szybkie. Okej. Oj. Nie muszę zniszczyć miksturę. Lak! Jaki fuks! Nie wierzę w to! Co za fuks! Co za fuks! Już byłem pewny, że mikstura pójdzie się chrzanić, ale nie. Okej. Powinno być teraz na równi. No, prawie. Teraz jest. Jest! Nekromancja! Okej, tego na razie nie zapisujemy. Po prostu ukończę recepturę. I to jest z którego? Też z 5 chaptera dopiero. No i okej. Mając potkę nekromancji, możemy stworzyć sól pustki. O. Pięknie. W poprzednim odcinku zrobiłem Nigredo, tutaj sól pustki. I pięknie, awansik. Będzie 8 czy 9? 8. Kurde, to chyba byłoby za łatwe, jakby nagle 2 punkty wpadły. O proszę, 10 tysięcy. Stopniowo usuwa stworzoną ścieżkę. Ale zakłada pani, że to też będzie leciało w dość dużych ilościach, skoro 10 tysięcy tego dostaje na start. No i dobra, no teraz myślę, że powoli się do Albedo przeszykowywać. No to zobaczmy, czy mogę już coś tutaj na start wrzucić. Do odznaczenia sól pustki. Sprawdźmy. Lód, mana, prędkość, zręczność. Lód. Mana. Prędkość. Zręczność. Okej. Tu. Congratulations, you played yourself. Tu? A w ogóle Jezus Maria, miałem jedną szybkość. Jesus. Niewidzialność. Zapisałem sobie niewidzialność? Nie zapisałem. I to był drobny błąd. Znaczy, drobny. Drobny jak drobny. Dobra. To jest na razie nieznana. Mikstura. Dlatego muszę jeszcze nazwę wymyślić. I wiecie co? Myślę, że do tych legendarne składniki będziemy trzymali na dole. Alternatywne receptury będą po lewej. Normalne receptury będą na górze. Po prawej coś się jeszcze wymyśli. A na dole wszystkie te legendarne, takie specjalne mikstury właśnie do tych legendarnych substancji. Żeby w razie czego na klik sobie je zrobić. Dobra, czyli co jeszcze? No tutaj szybkość i zręczność.
A, jeszcze Nigredo mogę dorzucić. To już jest. Kurde, 40 ponad 6 minut nagrania. No, to będzie trochę ciężkie do zrealizowania. Tutaj miksturka. Niewidzialności też potrzebna. Tutaj... O Boziu, Boziu. O, tu lewitacja jest w ogóle potrzebna. Zajebiście. Dobra. Szybkość i zręczność da się jeszcze jakoś połączyć w miarę normalnym sposobem, powiedzmy. A wiecie, co jest najgorsze? Ja to muszę zrobić w dwóch sztukach. Bo jedno potrzebuję do tej całej księżycowej soli, a drugi do Kitrinitas, czyli do następnego. A tu potrzebuję i tego też dwie sztuki, czyli... Ja pierdzielę. Czyli to w sumie muszę zrobić w trzech sztukach. Bo... Nie, w trzech? No tak, bo jedno na sól, jedno tu na sól do wykorzystania i jedno... Jedno ta... O Boże, to nie, to wszystko! I to będzie co? To będzie w czterech sztukach, to będzie w trzech, a to będzie w dwóch. Wow. No ale to trochę zajmie, mam wrażenie. Zanim ja będę w stanie tak sobie to nagromadzić. Dobra, to może tak... Prawie ten odcinek się nieźle wydłużył. Ale myślę, że jeszcze na koniec spróbujmy chociaż ten... Te szybkie zrobienie mikstury na niewidzialność zrobić. Tylko może z jakichś takich składników, których mam dużo. O, tu mam ten kręci chwast, już mi się prawie skończył, tylko dwie sztuki. Dobra, wykorzystajmy może cieniu pieprznika. Pójdźmy tak trochę po kancie. Jeden. Drugi. Trzeci. Troszeczkę poprawiamy. Tutaj... Tutaj nie bardzo. No to ewentualnie później. Czy teraz by się przydał na przykład ten? To oczywiście, że wiatrokwiat pomoże. Panie Dziejaszku, czemu by nie pomóc? Dobra, przyspieszmy tę odrobinę. Wsi, jakby się teraz tutaj cofnął, albo była lama. To nie. Wiedźmogrzyb tak średnio. No to cieniopieprznik natomiast będzie teraz idealny. Okej, okay, teraz grzmotopest. Do końca. I myślę, że teraz dwa... szalone? Tak, szalone grzyby powinny załatwić sprawę. Ale go tak od razu wrzućmy. Dobra. Idealnie. Pyk. Raz, dwa, trzy. Peleryna. Albo nie. Włos. Włosy. Nie. Włos. Temimoza. Pozdro dla kumatych. Coś, co wygląda trochę jak włos. No to jest takie w miarę cienkie. Powiedzmy, że może być. Tutaj... No to jest w sumie trochę zbędne, jak to wygląda, bo tego nie widać w całości. Okej, okay, zapisz recepturę, ukończ miksturę. To szło tutaj na dół, dobrze pamiętam? Tak. No i teraz musimy zrobić od niewidzialności, musimy zrobić ścieżkę do many i zręczności, potem od tego... Potem jeszcze to, ja pierdzielę. No, będzie kombinowania. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. Choć nie ukrywam, że pewnie już sobie powoli zacznę to przygotowywać.
No. Dla czystego przykładu, już sobie tutaj, znaczy przykładu, dla świętego spokoju bardziej, niewidzialność idzie w to miejsce. O, kurde, nie wiedziałem, że mogę tak stakować to na sobie. Miło. Zaszczędzimy trochę miejsca teraz. Jezu, Boże, co to za sztuczne przedłużanie odcinka? Chłopie, ogarnij się. Dobra, włos de mimoza. Kontynuuj od tego miejsca. Ja póki co zapisuję na obu slotach moją dzisiejszą przygodę, a z wami widzę się w kolejnym odcinku, w którym być może stworzymy już albedo. Bynajmniej tę jedną sztukę. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia.